Cześć, dzisiaj porozmawiamy sobie o gęstości. Gęstość jest jedną z właściwości substancji chemicznych. Łatwo to zauważyć w życiu codziennym, gdy weźmiemy sobie wodę i następnie dodamy do niej na przykład cukier. Z racji tego, że cukier ma gęstość większą od gęstości wody, co się z nim stanie? Jasne, opadnie na dno. Natomiast jeżeli do wody dodamy olej, którego gęstość jest mniejsza niż gęstość wody, olej będzie nam pływał na powierzchni wody. Gęstość w gimnazjum czy w podstawówce, w szkole podstawowej, w siódmej klasie, jest potrzebna do różnych obliczeń. Wzór na gęstość danej substancji przedstawia się następująco. D równa się M przez V. D jest to gęstość. M to jest masa naszego ciała, naszej substancji, natomiast V to jest jego objętość. Zastanówmy się teraz, jakie jednostki będziemy używać tutaj w tym przypadku. Masa to jest inaczej ciężar, tak? Masa to jest na przykład masa naszego ciała, zazwyczaj podawana w kilogramach, gramach, dekagramach i tak dalej. Natomiast objętość, to z matematyki powinniśmy wiedzieć, że jest to centymetr sześcienny, metr sześcienny, generalnie każda jednostka miary do potęgi trzeciej. Natomiast jeżeli chodzi o jednostkę gęstości, to ze wzoru wyraźnie widać, że jest to masa przez objętość. W związku z tym jednostka gęstości będzie taka sama. Na przykład gramy podzielone przez centymetry sześcienne albo kilogramy podzielone przez metry sześcienne i tak dalej. Wynika to stricte ze wzoru. Mamy masę i dzielimy ją przez objętość, czyli na przykład gramy przez centymetry sześcienne. Weźmy sobie teraz na przykład gęstość rtęci, która wynosi 13,53 gramów na centymetr sześcienny. Co oznacza w ogóle taki zapis? Gęstość możemy zapisać równie dobrze w takiej postaci. 13,53 gramów podzielone przez 1 centymetr sześcienny. Jest to dokładnie to samo. Oznacza to tylko tyle, że jeżeli weźmiemy sobie 1 centymetr sześcienny i zważymy go na wadze, to będzie on ważył 13,53 gramy. Sprawa jest tutaj bardzo prosta. Zanim przejdziemy do zadań, musimy nauczyć się przekształcać wzór. Naszym wzorem wyjściowym jest zawsze D równa się M przez V. Natomiast czasami w zadaniach będzie się pojawiało, że musimy wyliczyć albo masę, albo objętość. Wówczas bardzo przydatny jest taki trójkąt, który służy do przekształcania wszystkich wzorów, które składają się z trzech symboli. W naszym przypadku jest to wzór na gęstość. Trójkąt wygląda zawsze w ten sam sposób. Ta kreska oznacza dzielenie, natomiast ta kreska oznacza mnożenie. I teraz jak mamy narysowany taki trójkąt, musimy ten nasz wzór umieścić w tym trójkącie. Zaczynamy zawsze od strony prawej naszego równania, czyli tam, gdzie mamy więcej symboli. I mamy tutaj M podzielone przez V. Jedyne miejsce, gdzie mamy dzielenie, to jest tutaj. I musimy teraz odpowiednio ten wzór przenieść do naszego trójkąta. W związku z tym, jeżeli ta kreska oznacza dzielenie, to piszemy tutaj do góry M podzielić przez V. Bez różnicy jest to, czy to V znajdzie się po tej stronie, czy po tej, to już zależy tutaj od Waszego wyboru. Natomiast puste miejsce wpisujemy to, co nam zostało, czyli w tym przypadku D. I teraz wyobraźcie sobie sytuację, że musimy obliczyć w naszym zadaniu M. Wtedy przykrywamy M, piszemy M równa się i przepisujemy to, co nam zostało. W tym przypadku jest to D, kreska, która oznacza mnożenie i V, czyli M równa się D razy V. Jeżeli mamy obliczyć V, zakrywamy V i mamy M, kreska, która oznacza dzielenie i D. Czyli wzór na V to jest M podzielić przez D. Sprawa jest tutaj, myślę, że bardzo prosta. Teraz jak już znamy nasz wzór na gęstość, możemy przejść do zadań. Pierwsze zadanie: oblicz gęstość substancji, z jakiej wykonano sztabkę objętości 5 cm sześciennych i masie 36,4 g. Zawsze do góry gdzieś sobie czy z boku na marginesie zapiszcie sobie wzór wyjściowy na gęstość, to jest D równa się M przez V i to jest jedyny wzór, jaki Wy musicie na tym etapie znać. Na samym początku wypiszmy sobie dane, jakie znamy na podstawie tego zadania, szukane, czyli jaką wartość mamy obliczyć, oraz na końcu wzór, który już znamy, jest to D równa się M przez V. Dane. Oblicz gęstość substancji, z jakiej wykonano sztabkę o objętości 5 cm sześciennych. Objętość z poprzedniej części wiemy, że ma symbol V,
więc zapiszmy sobie, że V to się równa 5 cm sześciennych. Natomiast masa, mamy 36,4 g i masa wiemy, że to jest M równa się 36,4 g. Oblicz gęstość substancji, czyli naszą szukaną wartością jest D, czyli gęstość. Zastanówmy się, czy wzór ten trzeba przekształcić. Jeżeli mamy obliczyć D, to D, ta nasza szukana wartość, musi być po lewej stronie równania i w tym przypadku jest. Zatem wystarczy tylko w tym przypadku podstawić zamiast M wartość tego M i zamiast V wartość tego M. Widzimy tutaj, że nasze M to jest 36,4, więc sobie podstawimy pod to. Zapiszmy od razu jednostki. Natomiast pod V podstawiamy 5 cm sześciennych. Teraz wystarczy tutaj to obliczyć. Oczywiście możecie, nie wiem, czy możecie na chemii liczyć to na kalkulatorze, czy normalnie. Ja sobie pozwolę wam obliczyć na kalkulatorze. I to wynosi 7,28. I teraz zwróćmy uwagę na jednostkę. Gramy przez centymetr sześciennych. Tutaj nie ma wielkiej filozofii. Tak, to jest odpowiedź do naszego zadania. Pamiętajcie, że na zadaniach z chemii warto jest pisać odpowiedź słowną, bo często odejmują nauczyciele za to punkty. Teraz przejdźmy do zadania drugiego. Oblicz masę sześcianu o krawędzi 2 cm wykonanego z miedzi, wiedząc, że gęstość miedzi wynosi 8,93 g na cm sześcienny. Znowu sobie z boku napiszemy nasz wzór na gęstość, czyli D równa się M przez V. Wypisujemy dane, szukane i wzór. Wzór możemy od razu zapisać, że to jest D równa się M przez V. Dane. Oblicz masę sześcianu o krawędzi 2 cm. Sprawa się tutaj nieco komplikuje, bo mamy sześcian. Sześcian wygląda w ten sposób. Tak mniej więcej. Ma wszystkie boki równe. Czyli jeżeli podpiszemy, że ten bok jest A, to ten bok też jest A i ten bok, ta wysokość też jest A. I wiemy, że A wynosi 2 cm. Wzór na objętość sześcianu to jest A razy A razy A i to powinniście wiedzieć już niestety z matematyki, a więc 2 cm razy 2 cm razy 2 cm to się równa 8 cm sześciennych. Te centymetry sześcienne biorą się stąd, że jeżeli zrobimy centymetr razy centymetr razy centymetr, otrzymamy centymetr do potęgi trzeciej. Tutaj problemem jest zazwyczaj w tego typu zadaniach obliczanie tej nieszczęsnej objętości, a sprawa jest bardzo prosta, wystarczy w przypadku sześcianu pomnożyć wszystko 3 razy, czyli 2 razy 2 razy 2. Natomiast jeżeli mamy prostopadłościan, na przykład o wymiarach 2 cm na 3 cm na 4 cm, wówczas wystarczy, że wszystko pomnożymy przez siebie i będziemy mieli objętość naszego prostopadłościanu. Ale wróćmy do zadania. Wróćmy do zadania. Wiemy już, że V ma się 8 cm sześciennych. I wiemy jeszcze z treści zadania, że gęstość miedzi wynosi 8,93 g na centymetr sześcienny. Oblicz masę sześcianu, więc naszą szukaną wartością będzie masa. Zastanówmy się teraz, czy wzór, który mamy tutaj, ten nasz wyjściowy, musimy przekształcić. Mamy zrobić tak, żeby to M było po lewej stronie równania, w tej chwili jest po stronie prawej, zatem przyda się tutaj nasz ten trójkąt. Powtórzę jeszcze, w jaki sposób go używamy. Zaczynamy od prawej strony równania. Ta kreska oznacza dzielenie, ta kreska oznacza mnożenie. Wpisujemy M podzielone przez V, tak jak mamy tutaj, puste miejsce wpisujemy D. Teraz zakrywamy tą wartość, którą mamy poszukać, czyli M i otrzymujemy, że M to się równa D, kreska, która oznacza mnożenie, razy V, czyli D razy V. I teraz mając gotowy wzór, wystarczy podstawić pod niego nasze wartości. Czyli M to się równa, pod D podstawiamy 8,93 g na centymetr sześcienny razy V, czyli 8 cm sześciennych. I to wynosi 71,44. Natomiast jeżeli chodzi o jednostkę, masa, to jest znaczy jakby masa naszego ciała, czyli podajemy ją albo w gramach, kilogramach i tak dalej. W tym przypadku widzimy, że mamy do czynienia z gramami. Więc masa naszego tutaj sześcianu wynosi 71,44 g. Oczywiście widać to tutaj stąd, że te centymetry sześcienne i te centymetry
się skrócą, ale wiem, że na etapie gimnazjum często jest ten problem, więc po prostu warto sobie zapamiętać, że jeżeli pojawia nam się jednostka masy tutaj, w tym przypadku, to na pewno będzie to odpowiedź ta końcowa. I zadanie trzecie, oblicz objętość sztabki złota o masie 115,68 g, wiedząc, że gęstość złota wynosi 19,28 g na centymetr sześcienny. Znowu piszemy dane, szukamy wzór, wzór to jest cały czas ten sam, czyli deru na się m przez v. Oblicz objętość, czyli już wiemy, że mamy obliczyć objętość. Objętość to jest V o masie sztabki złota o masie 115,68, a więc masa, czyli M, wynosi 115,68 g. Wiedząc, że gęstość złota wynosi 19,28 g na centymetr sześcienny. Gęstość wiemy, że to jest D, czyli wynosi 19,28 g na centymetr sześcienny. Teraz zastanówmy się, czy musimy nasz wzór znowu przekształcić. V musi znaleźć się w równaniu po stronie lewej. W tej chwili jest po stronie prawej, a więc znowu rysujemy ten nasz nieszczęsny trójkąt. Ta kreska, przypominam, to jest dzielenie, ta kreska to jest mnożenie. No i zaczynamy od strony prawej równania. Piszemy M przez V i w puste miejsce to, co nam zostało tutaj, czyli D. Zakrywamy to nasze V i piszemy, że V to się równa M, kreska, która odpowiada za dzielenie, i D, czyli M podzielone przez D. No i możemy postawić do wzoru. Pod M podstawiamy wartość naszego M, czyli 115,68 g, natomiast pod D podstawiamy 19,28 g na centymetr sześcienny. I to jest 6. Jednostka objętości, w naszym przypadku mamy gramy i gramy, które się skrócą i zostają nam centymetry sześcienne. I oczywiście pamiętamy o odpowiedzi ustnej. Dzięki wielkie za to, że byliście ze mną. Pozdrawiam i do usłyszenia.